Zostałem sekretarzem redakcji organu partyjnego, który się nazywał Głos Pracy, bardzo nędznego. Przydzielono mi te funkcje, chociaż nie miałem zielonego pojęcia o pracy redakcyjnej. Nie znałem nawet znaków korektorskich. Daje to pojęcie o ówczesnej sytuacji krajowej. Potem przeniesiono mnie do krakowskiego oddziału Trybuny Robotniczej. Również na tę funkcję sekretarza. Z początkiem roku 49, no, bardzo awansowałem. Zostałem mianowicie zastępcą redaktora naczelnego Przekroju. Działo się to w sytuacji no, takiego wzmożonego upartyjnienia zespołów redakcyjnych i Marian Eil, redaktor naczelny Przekroju, który znalazł się w tej sytuacji, postarał się o to, żeby mnie na tę funkcję mianować. A to dlatego, że już wcześniej zacząłem współpracę z redakcją Przekroju. Umieszczałem tam małe recenzje z nowości wydawniczych. Moja robota, a ile mu się spodobała, miał o mnie dobre referencje od innych osób, więc nolens volens wybrał mnie. I w tej redakcji Przekroju przepracowałem 2 lata, po czym zostałem redaktorem naczelnym nowo powołanego w Krakowie pisma literackiego Życie Literackie. Związane z tym były różne obowiązki organizacyjno-administracyjne, które mi bardzo ciążyły. Wobec tego po roku odstąpiłem tę funkcję dotychczasowemu mojemu zastępcy Władysławowi Machejkowi, sam pozostając na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego i kierownika działu krytyki literackiej i historii literatury. Wszystkie te funkcje miały cele zarobkowe, trzeba było przecież z czegoś utrzymać się. Moje ambicje zasadnicze kierowały się w zupełnie innym kierunku. Chciałem odbyć regularne studia polonistyczne, a w przyszłości zostać krytykiem literackim, a może bardziej historykiem literatury, bo wydawało mi się od początku, że w tym kierunku moje uzdolnienia są większe. To też od razu po przyjeździe do Krakowa próbowałem swych sił w prasie, no i udało mi się wtedy zamieścić kilka artykułów o klasykach literatury polskiej w Trybunie Robotniczej i w Dzienniku Polskim, redagowanym wówczas przez Stanisława Witolda Balickiego i mającym bardzo dobrze prowadzoną kolumnę literacką. No ale najważniejszą sprawą były studia, jak już wspomniałem. Nie miałem tej matury. Na szczęście
działała wtedy taka komisja kwalifikacyjna dla kandydatów na studia wyższe bez matury. Trzeba dodać, że ta komisja była obsadzona przez wybitnych uczonych, no, dawnego dobrego autoramentu, jak choćby profesor Zenon Klemensiewicz. Zgłosiłem się tam, zapytano mnie o mój życiorys, napisałem go, wspomniałem tam oczywiście o tych artykulikach historyczno-literackich, które jeszcze przed wojną udało mi się jako gimnazjaliście zamieścić w Kurierze Literacko-Naukowym. Któryś z tych panów, nie pamiętam kto, poprosił mnie wobec tego, żebym ja przedstawił tam spis swoich lektur, z którymi, o które mogliby mnie zapytać. No więc ja siadłem i te lektury wypisałem, a muszę tutaj powiedzieć, że no miałem z czasów przedwojennych i z miesięcy spędzonych we Lwowie w Bibliotece Ossolineum zasób lektur bardzo duży, no właściwie taki, z którym absolwent polonistyki nie mógłby konkurować. Więc jak członkowie tej komisji ten spis przejrzeli, no to tak powiem, machnęli na mnie ręką i już bez dalszych rozmów dali mi to skierowanie na polonistykę. Powtarzam, to było postępowanie najzupełniej legalne i wobec specjalistów, których nie można było podejrzewać o jakiś oportunizm polityczny, ale muszę się przyznać, że w późniejszych latach wielokrotnie powtarzał mi się sen, że oto muszę ponownie zdawać maturę, a przecież matematykę ja już zupełnie zapomniałem. No, więc cóż, no tak wyglądały moje początki tutaj krakowskie po wojnie. Studiowałem z wielkim zaciekawieniem i satysfakcją. To było spełnienie właściwie moich marzeń od lat chłopięcych. Miałem znakomitych profesorów, przede wszystkim Juliusza Kleinera, Stanisława Pigonia, Zenona Klemensiewicza, no i Kazimierza Wykę, na którego ćwiczenia na pierwszym roku od razu się dostały. Wyka jakoś zwrócił uwagę moje nazwisko, które zapewne znał z lektury artykułów umieszczanych poprzednio w Dzienniku Polskim i od razu na pierwszych ćwiczeniach czy na drugich zapytał mnie o jakieś kwestie z zakresu wersyfikacji. No, odpowiedziałem na nie bardzo dobrze i zarazem bardzo uczenie, po czym Wyka mówi: dobrze, no teraz, ale niech to pan teraz powie tak, żeby pańscy koledzy zrozumieli, co zrobiłem. Co więcej, od razu po tych ćwiczeniach Wyka podszedł do mnie i mówi do mnie w ten sposób: proszę pana, czy pan
zechciałby współpracować jako recenzent z miesięcznikiem Twórczość, którego on był wtedy redaktorem naczelnym. Ja byłem tym zaskoczony, bo Twórczość była niesłychanie ambitnym, elitarnym czasopismem i pamiętam, no, odpowiedziałem w ten sposób: panie profesorze, czy pan ze mną, czy pan mnie z kimś innym nie myli? Ja mówię, on mówi, nie, pan Henryk Markiewicz, prawda? I tak dalej. No i tak zaczęła się moja regularna współpraca z Twórczością. W roku 1948 powstał Instytut Badań Literackich i ja jeszcze jako student zostałem jego współpracownikiem. Powierzono mi opracowanie dla tomu zbiorowego Pozytywizm rozdziału o Bolesławie Prusie. Rozdział ten napisałem, został wydany jako osobna książeczka, 80 parę stron dużego formatu. No a ja tymczasem wciąż studiowałem tę polonistykę. Nie mogłem się odważyć na złożenie egzaminu magisterskiego, bo uważałem wciąż, że jestem do tego egzaminu niewystarczająco przygotowany. Lista lektur była ogromna, podręczników nie było. Trudno było bardzo to opanować. No i wtedy profesor Pigoń, który też obserwował te moje początki naukowe i mimo, że mój ówczesny marksizm na pewno nie bardzo mu się podobał, to jednak jakieś wartości w tym, co pisałem, widać dostrzegł. Bo skoro dowiedział się od Wiki, że ja tak zwlekam z tym egzaminem magisterskim, to powiedział, no to my weźmiemy Markiewicza podstępem. I zawołał mnie, jako ówczesny kierownik katedry, do pokoju profesorskiego, żebym zreferował mu repetytoria, takie ćwiczenia powtórkowe, jak i asystenci, bo muszę powiedzieć, że w międzyczasie zostałem asystentem na polonistyce, organizowali. No więc i mówi mi, zadaje mi jakieś pytanie dotyczące, no jak tam panowie zamierzacie oświetlić epokę renesansu, jakich wybitnych uczonych, jakie ich dzieła zamierzacie tam zreferować. Ja mu na to mówię, panie profesorze, to nie moja sprawa, ja się będę zajmował pozytywizmem, a to doktor Lewicz. No ale mówi, pan to organizuje, pan się powinien na tym też znać. No więc powiedziałem, co umiałem, nie bardzo wiele. Potem mi zadał jeszcze jakieś inne pytanie. Dałem sobie radę, z trzecim też nie bardzo. W tym momencie zjawia się Wyka, Pigoń się uśmiecha i mówi, no to świetnie, że pan kolega do Wyki oczywiście tu się zjawił, bo ja tutaj rozmawiam z panem Markiewiczem na temat repetytorium, może i pan ma jakieś pytania w tej sprawie. A i owszem, Wyka zadaje takie dwa pytania, potem Pigoń mówi tak, no to już mniej więcej wiemy, jak będzie wyglądało to repetytorium, a przy okazji, no chciałem panu pogratulować, złożył pan egzamin magisterski, jaką ze swoich prac obiera pan jako magistersko. No takie to obyczaje były na krakowskiej polonistyce w
pierwszych latach powojennych. Taki był stosunek przedstawiciela starej profesury, w owym czasie zwolennika Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mikołajczyka, do młodego, z dorobkiem, jak młody już wtedy nie byłem, do młodego w każdym razie polonistyki o przekonaniach marksistowskich. No, Juliusz Kleinery był przedmiotem mojej admiracji, tak muszę powiedzieć, od lat chłopięcych. O, tak jak go oczywiście wtedy nie znałem, bo wtedy to był lwowski profesor, ale czytałem jego monografię o Słowackim i Mickiewiczu i uważałem do dzisiejszego dnia, tak sądzę, że była to największa postać w polskim literaturoznawstwie. Uczony o ogromnej erudycji i to bardzo wszechstronnej, bo wykraczającej daleko poza polonistykę, z jednej strony w kierunku filozofii, z drugiej w kierunku sztuk pięknych, świetny, wnikliwy, odkrywczy interpretator bardzo trudnych tekstów. Przy tym uczony, obdarzony niezwykłym talentem wykładowcy, oratora, człowiek, który każdy tekst tak wypowiadał, że po zastenografowaniu prawdopodobnie bez żadnych poprawek mógłby być oddany do druku. No, osobiście człowiek bardzo tolerancyjny, niesłychanie elegancki w stosunku do każdego, także i w stosunku do studentów, może nazbyt wobec nich pobłażliwy, za co miał do niego pewne pretensje profesor Pigoń. No tyle o Kleinerze. Można by bardzo długo, ja zresztą o nim pisałem, więc jeżeli ktoś kiedyś będzie słuchał tego mojego wywiadu, to w moich książkach, zwłaszcza ostatnio wydanej książce Od Tarnowskiego do Kota, znajdzie uzupełnienie tego, co tutaj powiedziałem. Nie był wokół Kleinera, jak wokół każdego wybitnego człowieka, rozmaite anegdoty się skupiały, ale nie powiem, żeby to były jakieś anegdoty szczególnie dowcipne czy interesujące. Ja raczej wspominam pewne sceny nie anegdotyczne, autentyczne, które świadczyły o niezwykłych uzdolnieniach Kleinera. Na przykład jego wykład o trzeciej części Dziadów, gdzie po właściwym wywodzie swoim zaczął omawiać
literaturę przedmiotu, to znaczy opracowania naukowe wcześniejsze, które trzeciej części Dziadów poświęcone. Tego oczywiście było mnóstwo. On bodajże przez pół godziny te tytuły i miejsca wydania z pamięci cytował. No cóż jeszcze, mówiono, i to nie są znowu rzeczy anegdotyczne, o jego niepraktyczności, o jego naiwności, również w sprawach takich politycznych, kiedy Niemcy weszli do Lwowa, no, Kleiner był zagrożony z racji swojego żydowskiego pochodzenia. Przyjaciele, czy raczej asystenci go z przerażeniem ostrzegali, a on na to, no, to były pierwsze tygodnie pobytu Niemców we Lwowie, a no to czegóż ja się mam obawiać, my przecież w Berlinie znają. Tak? Z drugiej strony ten człowiek oznaczył się w czasie wojny dużą odwagą cywilną. Był ukrywany w jakimś dworze ziemiańskim, dokąd go polecili jego uczniowie, a raczej uczennica, profesor Skarczyńska. Otóż ukrywany był w tym dworze, gdzie zatrudniony był jako nauczyciel dzieci. Otóż pewnego dnia, kiedy rodzice byli w domu nieobecni, jakaś grupa niemieckich żołnierzy weszła do tego domu. Na dole były te dzieci, a Kleiner to usłyszał, to zszedł z góry, no bo uważał za swój obowiązek nie zostawiać tych dzieci samych w stosunku do tych żołdaków. No i zaczął z nimi rozmowę. Oczywiście on miał też uzdolnienia językowe, mówił świetnie po angielsku, po francusku, po niemiecku, więc zagadał tych oficerów i wszystko skończyło się szczęśliwie, ale był to też przejaw jego odwagi. Miał różne śmieszności. Jego asystentka, profesor Galbaczowska, kiedyś o nim świetnie powiedziała. On był w rzeczach małych mały, a w rzeczach wielkich był wielki. Profesor Pigoń. No, myślę o nim z wielkim pietyzmem i wzruszeniem. Wielkim pietyzmem i wzruszeniem, ale może właśnie ze względu na ten stosunek, jego stosunek do mnie i do moich prac, w których mimo to, że dzieliły nas bardzo duże różnice światopoglądowe, polityczne, metodologiczne, potrafił nie tylko z obiektywizmem, ale i z ogromną życzliwością dostrzec jakieś wartości i je zaaprobować. Jako nauczyciel uniwersytecki, no, nie był tak efektowny jak Kleiner, ale no, imponował swoją erudycją obejmującą cały obszar literatury polskiej od najdawniejszych czasów po współczesność. Dalej,
wyjątkową skrupulatnością i rzetelnością w interpretowaniu tekstów literackich. Mniej polotem, mniej śmiałością, bardziej tą taką skrupulatnością, jak mówię. Taki był Pigoń. Nie chciałbym być w tym wywiadzie egocentrycznym. Na pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, no dotyczy mnie. Kiedy powstała myśl, żeby powołać mnie do Polskiej Akademii Nauk, w ten czas Wyka zwrócił się z propozycją do profesorów Wingardena i Pigonia, no żeby wraz z nim wniosek w tej sprawie do Akademii podpisali. Obaj się zgodzili, wybrano mnie, no potem ja napisałem list z podziękowaniem do całej trójki, oczywiście i do Pigania. Otrzymałem od niego potem odpowiedź i mówi, że pisze tak, że z pełnym przekonaniem zrzuciłem gałkę, tak on się wyraził, za pańską kandydaturą i ja, jeżeli sprawia to panu jak pewną satysfakcję, to chętnie o tym piszę. Tak to mniej więcej on sformułował. No nie muszę powiedzieć, jak bardzo byłem tym przejęty i wzruszony. No jeszcze tutaj powinienem dodać, że owa opowiedziana przeze mnie przed chwilą scena z obrony pracy magisterskiej miała silny wpływ na całą moją późniejszą postawę naukową w stosunku do kolegów i uczniów. Nauczyła mnie tolerancji, uznania dla innych niż moje sposobów uprawiania nauki o literaturze. W tym, oczywiście ja to magisterium bym i tak czy tak zrobił, nie było takiej konieczności, ale świadczyło to o ogromnej takiej serdeczności Pigonia, obiektywizmie i poczuciu humoru. O Klemensiewiczu. No więc zacznę od tego, że no to przedmiot, którym Klemensiewicz się zajmował w naszych zajęciach uniwersyteckich, to był przedmiot dosyć trudny, gramatyka historyczna języka polskiego. Tymczasem Klemensiewicz potrafił te trudne sprawy przedstawiać jako wykładowca w sposób tak niezwykle jasny, że te trudności, jakby on antycypował wszystkie trudności, jakie może student, na jakie student może natrafić, zajmując się tymi sprawami. Z podobną maestrią prowadził też zajęcia seminaryjne z nami na te tematy. A egzaminował tak, że nie było sposobu, żeby ktoś źle przygotowany prześliznął się też egzamin.
ale też egzaminował tak, że ten, kto się rzetelnie przygotował, w gruncie rzeczy nie może spotkać się z niespodzianką taką wynikłą z jakichś chimer czy dziwac profesora. Absolutnie, pod tym względem był absolutny. No poza tym, podobnie jak Kleinera, cechował go wielki kunszt krasomówczy. I triumfował zawsze, lubił to zresztą, gdy występował przed szerszą publicznością, również niefachową. Był niesłychany, potem współpracowałem z nim jako prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Umiejętności. Był niesłychanie rzetelny, obowiązkowy w tej pracy. No, każdy człowiek miał przy tych wszystkich świetnościach pedagogicznych, no jedna rzecz u Klemenciewicza mogła budzić pewne zastrzeżenia. Mianowicie spora część studentów w tych pierwszych lat powojennych, no to byli ludzie już mający dwadzieścia kilka lat, mający za sobą trudne nieraz doświadczenia okresu okupacji. No jednym słowem, ludzie dorośli. Tymczasem Klemenciewicz, kiedy był z czego z nas niezadowolony, to traktował nas jak dzieci w szkole. To była może jedyna słabość na tle wszystkich innych jego doskonałości. Proszę, nie zdawałem egzaminu ani u Pigonia, u Kleinera. Zdawałem egzamin z historii literatury u Wyki, no a potem ten magisterski u Wyki i Pigonia, o którym już mówiłem. U Kleinera nigdy nie zdawałem żadnego egzaminu. No a o egzaminie u Klemenciewicza to pośrednio mówiłem już przed chwilą. Tylko tyle może dodać, że mój egzamin u niego też był zupełnie nietypowy. Mianowicie egzamin u Klemenciewicza z tej gramatyki historycznej języka polskiego składał się z dwóch części. Pierwsza część to była zawsze analiza jakiegoś językowa, jakiegoś zabytku średniowiecznego języka polskiego, na przykład, ja wiem, kazań świętokrzyskim, a druga część to było takie pytanie z historii kultury językowej uzupełniające. Otóż ze mną była taka historia, że na ostatnim seminarium, które prowadził Klemenciewicz, zrobił on mój egzamin właściwie z analizy owego tekstu średniowiecznego. Tak jakby chciał pokazać studentów, jak on będzie egzaminował później ich później. Otóż kiedy tę próbę ja przebyłem spomyślnie, no to kiedy przyszedłem na ten egzamin, to Klemenciewicz już nie pytał mnie z tej analizy, tylko zadał jakieś zdawkowe pytanie z tej historii języka, no po czym z melancholią powiedział: szkoda, że pan zapewne pójdzie w kierunku historii literatury. No, ja muszę zacząć od tego, że starałem się brać udział w życiu studenckim, ale
mogłem mu poświęcić stosunkowo niewiele czasu, ponieważ przecież pracowałem zarobkowo. Miałem niezwykle sympatycznych szefów, którzy pozwalali mi oczywiście chodzić na seminaria i wykłady, no ale z konieczności było to czasowo ograniczone i na taki udział w życiu, szeroki w życiu studenckim, po prostu czasu nie miałem. No, z tego, co zapamiętałem, co chciałbym uwydatnić? No, po pierwsze, że znakomita większość ówczesnych studentów i studentek polonistyki, zresztą w różnym wieku, jak to przed chwilą zaznaczyłem, studiowała z wielkim entuzjazmem, pasją, zainteresowaniem. Starała się przy pomocy dodatkowych lektur rozszerzyć swoją wiedzę o literaturze. Były też takie formy, jakby to powiedzieć, samopomocy studenckiej, na przykład zakresu gramatyki opisowej i historycznej, to ja przygotowywałem się do spółki z grupą kolegów i koleżanek. Inna taka grupa studiująca historię literatury skupiała się wokół nieżyjącej już Anieli Łempickiej, więc to były takie formy samokształcenia, pomagające nam w tej sytuacji, kiedy właściwie aktualnych podręczników do historii literatury nie było. Nie było. To trzeba było to sobie, w jakiś sposób tę wiedzę historyczno-literacką skonstruować na podstawie lektury książek o poszczególnych pisarzach, czy wstępów takiej komentowanej serii Biblioteka Narodowa. Thank you.